Karolina Dabala, witam bardzo serdecznie. Za mną przepiękne widoki plaż w Winnetce. To jedna z atrakcji, z której można już od ubiegłego weekendu korzystać. Oczywiście limitowana, tak jak wszystko, czyli social distancing, czyli pierwszeństwo dla rezydentów, czyli passes, czyli bilety tak zwane, czy też wejściówki, które trzeba kupować. I w tym roku nowość, bo te wejściówki są sprzedawane tylko i wyłącznie na rok, nie tak jak kiedyś, że można było sobie kupić w ubiegłych sezonach, można było sobie kupić bilety, takie dzienne wejścia. W tym roku tak to nie wygląda, więc jeżeli ktoś chce skorzystać z kilku otwartych plaż, między innymi w Winnetce, może to zrobić, ale musi najpierw poczekać, aż rezydenci kupią swoje wejściówki. Później dopiero nierezydenci mogą kupić za sporo większą cenę, bo tutaj mówimy o cenach rzędu kilkuset dolarów dla nierezydentów. Oczywiście w zależności od liczby ludzi, liczby w rodzinie, czyli jedna osoba mniej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co jest ciekawe, plaże, część z nich jest otwarta, część pozostanie zamknięta na sezon i tak w Winnetce Chapel Beach otworzyła się 13 czerwca, otworzyła się dla niezmotoryzowanych, czyli to, co możemy obejrzeć, horyzont, na horyzoncie praktycznie nie ma żadnej łódki, bo jest to po prostu zakazane. Tower Road Beach również 13 czerwca, czyli w ubiegły weekend, została otwarta. Dla chcących nawet się kąpać jest otwarta, bo niektóre plaże mają również restrykcje dotyczące kąpieli. Ta plaża jest dla odważnych, powiedziałabym, otwarta na kąpiel, bo woda no niestety nie zachęca do tego, żeby wskoczyć i popływać sobie, chociaż kolor, powiedziałabym, że odwrotnie. Natomiast jeżeli chodzi o plaże dla psów, to one są otwarte, będą otwarte i działają w taki sam sposób, jak działały wcześniej. Sama Winnetka, bo tutaj chciałam jeszcze dwa słowa powiedzieć o miasteczku, które jest bardzo wyjątkowe z wielu względów. Znajduje się oczywiście w rejonie metropolii chicagowskiej i na początku tego roku w rankingu Wall Street zostało uznane na drugim miejscu w 50 miasteczkach, w których najlepiej żyć. Winnetka uplasowała się na drugim miejscu, została wyprzedzona tylko przez Manhattan Beach w Kalifornii. Uwaga, tutaj średni dochód na mieszkańca szacuje się na około 220 tysięcy dolarów, ponad trzykrotnie więcej niż średnia krajowa. Winnetkę zamieszkuje blisko 13 tysięcy osób. Jeszcze tylko jedno miasteczko w Illinois znalazło się w właśnie tym zestawieniu najlepszych do życia na 38. miejscu, Mahomet położony w pobliżu Champaign. Przy sporządzeniu tego rankingu brano pod uwagę 25 różnych czynników, w tym warunki ekonomiczne, opiekę zdrowotną i bezpieczeństwo. Także mamy tutaj u nas w Illinois takie właśnie miasteczko, które można odwiedzić. I teraz nawet jak będzie się szczęściarzem i wcześniej się przygotuje, zakupując taki bilet roczny czy też sezonowy, będzie można nawet skorzystać z plaży.